Cześć dziubaski, z tej strony Nexion. Witam się z wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale z serii Zrelaksuj się z waszym ulubionym youtuberem jest ze mną znany mistrz technik relaksacyjnych Adrian Kamyk HD Kamiński. Witam. Witam wszystkich również bardzo serdecznie. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat techniki relaksacyjnej zwanej Foot Champions. Adrianie. Tak, jest dużo technik relaksacyjnych Foot Champions. W pokoju obok tutaj jest na ścianie takie znamie. Moi drodzy, wielki powrót gierki zgadnij kto to. Jak sami widzicie, tym razem jednak tak bardziej face to face. Jest to coś, co chciałem zrobić już od dłuższego czasu i w końcu trzeba było się... Zgadaliśmy się z Kamykiem jakiś miesiąc temu, że tego i tego dnia będę w Gorzowie. No, zarezerwowałem termin, także... Tak, i tego i tego dnia jestem w Gorzowie, tak więc zanim zaczniemy, moi drodzy, to jeszcze was bardzo, bardzo serdecznie w tym momencie zachęcam do zostawienia kciuka w górę, jeżeli się cieszycie, że zgadnij kto to wraca, czy w lepszej formie, to już wam przyjdzie ocenić za jakiś czas. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły co do zmiany, jak to by tutaj miało wyglądać, to dawajcie koniecznie znać w komentarzach. No i zaczynamy, moi drodzy, jak sami widzicie, w tym momencie widzicie, mamy planszę przygotowaną z zawodników i zagramy sobie w zgadnij kto to w wersji stacjonarnej, czyli naszymi suwakami zaznaczamy, a przede wszystkim wam też pokażemy, którego gracza wybieramy, a później po kolei oczywiście odhaczamy, zadając na przemian pytania, na które możemy odpowiadać tylko tak i nie. I nie ma czegoś takiego, że jeżeli ja odpowiem tak, to masz drugie pytanie, tylko cały czas się wymieniamy, non stop. Dobra. Dobra. Zatem, panie Adrianie, czas wybrać zawodnika, którego... Zaskoczę cię, ale wybierasz na tę rundę, więc skup się dobrze. Ten pan, wybieram palcem. Pokażę wam jeszcze tutaj, który to jest pan, na tym, to jest ten pan. Ja też pokazuję paluszkiem, to jest ten pan, jest zaznaczony suwaczkiem. I teraz, panie Adrianie, jako że jest pan gościem, no to zaczyna pan jako pierwszy. No dobra, czy piłkarz gra lub grał w lidze hiszpańskiej? Tak. Hiszpańskiej grał lub gra. W ligach hiszpańskich? Tak. Dobrze. Gra lub będzie grał. Tak. Dobra. Tak. Okej. Dobra. Teraz ode mnie pytanie. No, możesz zadawać. Czy twój zawodnik zdobył w przeciągu ostatnich 5 lat Ligę Mistrzów? Jego klub, w którym gra, czy zdobył Ligę Mistrzów w przeciągu 5 ostatnich lat, czyli chodzi nam oczywiście o Real, Barça, Liverpool. Tak. Tak. Fantastycznie, zatem ten klub... Fantastycznie. A chodzi oczywiście tak jakby, że teraz te kluby, teraz zawodnicy... No, tak, tylko ostatnich 5 latach. Tak. Dobrze, zatem pan opada. Pan odpada. Chociaż nie, pan zostaje, bo pan już w sumie jest ster, to pan zostaje. Pan odpada. Pan odpada. Okej. No to mi się troszeczkę zawężył. Okej. Teraz czy był lub jest to piłkarz FC Barcelona? Nie. Czy jest to obecnie zawodnik z Ligi Hiszpańskiej? Obecnie z Ligi Hiszpańskiej. Tak, w tym momencie, czy jest w lidze hiszpańskiej? Nie. Nie. Twoja kolej? Okej. Czy twój zawodnik jest obecnie piłkarzem Real Madrid? Tak. Czy twój zawodnik to... Virgil van Dijk? Kurde. Tak. Tak jest! Nie mogę strzelać tego hazarda, jestem głupi. To nie był hazard. Modric? Kurde. Luka Modric, tak jest. 1-0. 1-0, tak więc latuje tutaj jedyneczka, mamy 1-0. No i to był Virgil, zatem Salah out. Virgil, piękny Van Dijk. God damn it. No dobra. Dobra. Wybieramy piłkarza. Tak, wybieramy piłkarza od nowa. I teraz, wybieram, tak. I już
wskazuję palcem, ja wybrałem tego. Już tak szybko wybrałeś? Dobra, ja też pokazuję, kogo wybrałem. Tego pana wybrałem, tego pana wybrałem. Dobra, i Adrianie, jako że jesteś lamusem i przegrałeś, to ty pierwszy. Aha, przegrany pierwszy? Tak, bo jesteś lamusem. Aha, dobra, niech będzie. Dobra, czy jest to zawodnik z Premier League, aktualnie w Premier League grający? Nie. Nie jest to aktualnie w Premier League grający zawodnik. Nie jest to aktualnie grający w Premier League zawodnik. W sumie jest. Panie Adrianie, czy pana zawodnik to jest zawodnik, który jest zawodnikiem z Ligi Hiszpańskiej? Nie. Nie. Kurde, i tu wcale nie masz tak dużo. Uh-huh. Ty, aż sam się zdziwiłem. Uh-huh. No to nieźle. No to nieźle. Okej. Czy twój zawodnik jest zawodnikiem spoza Europy? Nie jest Europejczykiem. Czyli nie. Nie jest Europejczykiem. Czy jest Europejczykiem? Tak. Tak, jest Europejczykiem. Jest Europejczykiem. Dobra. A teraz moje pytanie. Cecha wspólna tych wszystkich panów. O! Dobra, to będzie spoko. Czy ten zawodnik ma na twarzy jakikolwiek zarost? Na zdjęciu. Na zdjęciu. Ma. Ma. Carlitos też ma, nie? No. Carlitos też ma, tak. Czy twój zawodnik w przeciągu ostatnich 2 lat zmienił klub chociaż raz? W przeciągu ostatnich 2 lat to znaczy w jakim okienku transferowym? Do jakiego okienka transferowego? Czy chodzi ci o rok? Dwa sezony. Tak. Ten po prostu zmienił klub, tak? Zmienił klub. Cyk. Czy twój zawodnik to zawodnik Ligi Angielskiej? Nie. Nie. Okej. Okay. Czyli zmienił klub, tak? Tak, zmienił klub. Zmienił klub w przeciągu ostatnich 2 lat. Okej. Okay. Dobra. Teraz moje pytanie. Czy twój zawodnik gra w Lidze Włoskiej? Nie. Czy twój zawodnik na zdjęciu jest w białej koszulce? Tak. Ile ci zostało zawodników? Ja nic nie wiem. Czy twój zawodnik to Zlatan Ibrahimowicz? Tak. Tak jest! Czy twój zawodnik to Zlatan Ibrahimowicz? Nie! Jest! Nie! Ja pierniczę! No to jest... Wiesz co mi pomogło bardzo? Czy to pytanie, które zadałem, czy jest z Europejczykiem, jakby zastanawiałeś się, nie wiem, czy właśnie nie było to dlatego, że zastanawiałeś się, że on gra w MLS-ie teraz i dlatego, że wiesz, że jakby... Nie. Ale jest 1-1! Jest 1-1, ale absolutnie nie. No Szwecja... No ja Europa. Wiem, ale wiesz, chodzi mu o grę poza Europą, tak może wiesz. No dobra, 1-1, tak więc resetujemy wszystko. Let's go. Panie Adrianie, czas na trzecią rundę, póki co 1-1, przebiega całkiem sprawnie. Pytanie, czy wam się to sprawnie ogląda. Naprawdę liczę bardzo, bardzo serdecznie na komentarze. Piszcie w komentarze, dokładnie. Dokładnie tak. A może teraz, jak jesteśmy już tak... Chwila przerwy przed tą trzecią rundą. A kogo byś chciał zobaczyć, do kogo miałbym pojechać i zagrać z nim? Kto mieszka najdalej? Nie, proszę cię. Jacob mieszka w Wrocławiu. Ale, o, słupek. No jakby co, leci mecz Polska-Belgia. Tak, Polacy mieli farta. Wiesz co, Rzeszów jest trochę blisko Wrocławia. Pozdrawiam Patryka. Widziałem, że byłeś ostatnio na tripie, bardzo ci się podobało. To... Świetna sprawa, znaczy wylot samolotem o godzinie 4 rano to jest coś, co uwielbiam robić. Patryk, to będzie dobry. Jacob w kolejnym odcinku, dokładnie tak. Dobra, wybieramy zawodników na trzecią rundę. W tym momencie dobra. Proszę wybrać mi zawodnika natychmiast. Dobra, ja już wybieram, cyk. To jest ten zawodnik. Masz wybranego już? Ten, Masz wybranego, dobra, ja też już pokazuję. Mam wybranego, to jest ten zawodnik. I
Ty przegrałeś to. Ja przegrałem. Nie musisz mi tego przypominać. 1-1. 1-1. Dobra, Kamil. Czy twój zawodnik, to zawodnik, który jest dobry? Nie. Czy twój zawodnik ma powyżej 3 gwiazdek sztuczek w FIFA? Czy ma 4 i więcej? Muszę sprawdzić. Okej, czyli to ktoś nieoczywisty? Czyli obstawiam, że jakiś środkowy pomocnik albo obrońca, bo napastników byś wiedział. Jakby za to Karlik to ma 3. Nie wiem, zaraz sprawdzę wszystko. Czekaj, nie masz. Ibra ma 5. Nie masz sztuczek. Ile sztuczek? 4 lub więcej. 4 lub więcej. Nie ma. Nie ma 4 lub więcej. Okej. Okay. Cyk, 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 cyk. I w tym momencie się na chwilę zatrzymajmy, bo jak sami widzicie. Zaznaczyłem Suareza, raczej go odznaczyłem, zamknąłem jego okienko. No niestety cały czas żyłem przeświadczeniem z FIFA 18, że Suarez cały czas posiada 4 gwiazdki sztuczek. Jak się jednak okazało, w FIFA 19 mu zdowngrade'owali do 3. A jako, że kompletnie nie gram ligą hiszpańską, no to ten fakt mnie jakimś cudem ominął. I wiem, mamy czerwiec, za 2,5 miesiąca wychodzi FIFA 20, a ja nadal nie wiem, że Suarez w FIFA 19 nie ma 4 gwiazdek sztuczek i poczułem się zbyt pewnie, więc to tylko i wyłącznie moja wina. Jestem debilem. Przepraszam. No. Sorry. Cyk, 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 cyk. Czy twój piłkarz na swojej zwykłej karcie w FIFA? Na zwykłej karcie w FIFA. Tak, mój nie piłkarz? Mówię tak. Okay. Ma powyżej 91 overall. 91 lub powyżej. Zwykłej. Zwykłej. Nie, czy tak? Ma? Tak. Ma. Dobra. Ma. 91 lub powyżej. Ten chyba nie. O Jezus, teraz. Ten nie ma na pewno. Dobra. Ten nie ma na pewno. Kurde, czekaj, muszę sobie sprawdzić. Ci mają. Ten... Dobra, to słuchaj, może za nie sprawdzisz? No, to strzelasz od razu. Czy to jest Hamzik? Nie. Dobra, czekaj. Co za bezczel w ogóle? Ja zmarnowałem pytanie, zobacz, od razu następne pytanie. Czekaj, ten. Ja pierniczę. Ten ma, okej. Okay. Jeszcze tylko szybko sprawdzę. No. Czy ten zawodnik gra lub grał w Realu Madryt? Gra lub grał? Nie. Dobra. Czy twój zawodnik jest związany z blokiem defensywnym? To jest bramkarz, tudzież obrońca? Nie. Okej. Okay. Wiesz co? Twoje myślenie takie długie, długie, długie. Boję się, że już zostało ci niewiele. Ja nic nie mówię. Ja nic nie wiem. Czy twoim zawodnikiem jest Leo Messi? Nie. No! Tak. Tak jest? Tak, no tak jest Messi. Tak jest. Tak, nie. Wiesz co? Twoje długie zastanawianie znowu mnie doprowadziło na to, że blefowałeś, że wiesz, no wiadomo, że Messi ma powyżej 91. Jestem najgorszy. Ty grasz w pokera, z kim to się blefować. Tam są właśnie tatuetki z pokera. Jest. Dobra, ja będę teraz czysty jak łza, mówię tylko prawdę. 2-1, tak jest. Czas wybrać zawodnika na rundę, którą? Gramy 5 rund. I to będzie czwarta. To jest czwarta. Jak jeżeli wygrasz, to jest koniec. Jeżeli ja wygram, to jeszcze gramy. Okej. Okay. Tiebreak. Dobra. Wybieramy zawodników. To musi być dobry wybór. To musi być wybór, nawet powiem mniej więcej nie dobry, tylko to musi być wybór przedobry. No dobra. Ja wybiorę tak. Wybrałem tego zawodnika tu. Stary, wiesz co jest najgorsze? Za każdym razem masz wrażenie, nie, to jest zbyt oczywiste. No. On to będzie wiedział od razu. To jest pierwsze pytanie, to jest jego pierwszy strzał i on wie. Od razu. Prawda jest taka, że nigdy tak nie jest. Mhm. Ale no dobra, no ja mam wybraną kartę. To jest mój zawodnik. Ja też, to jest mój zawodnik. Dobra. Ty zadajesz pierwsze pytanie. Zadaję pierwsze pytanie. Strzelaj od razu. Strzelam od razu. Byłoby zabawnie, jakbym trafił, ale nie przekonamy się, kto będzie. Dobra, Kamek. Tak. Czy twój zawodnik to walkout? W FIFA walkout. Tak. To walkout.
Dobrze, więc fakt jest, sama przewaga Łokawa, jestem idiotą! Są praktycznie... Trzy karty chyba nie są walkoutami. Ale jestem debilem. Piątek, Czech i Carlitos. Ale jestem nie, debilem. Ibra też. Ibra jeszcze. Jestem debilem! To mi się w głowie nie mieści. K***a, pytanie roku. Dobra, czy twój piłkarz gra bądź grał w Premier League? Tak. Twój zawodnik gra w lidze hiszpańskiej. Lub grał? Tak. Tak. Gra w lidze hiszpańskiej lub grał. Dobrze, twoja kolej. Czy twój zawodnik gra lub grał w Liverpoolu? Nie. Czy twój zawodnik... To zawodnik związany z FC Barceloną? Nie. Czy twój zawodnik jest jest pomocnikiem? Tak. Czy to Griezmann? Nie. Amen. Wiem, że ty już wiesz, więc ja chciałem już teraz spróbować cokolwiek, jakiś strzał, ale... Czy twój zawodnik jest czarnoskóry? Nie. Nie jest. I mogłem jeszcze zadać pytanie! Jestem najgorszym zadawaczem pytań! To jest moja seria, jestem najgorszy w nią! To jest dramat! Czy twój zawodnik to nowy nabytek Realu Madryt? Zwany Edenem Hazardem. Tak, 1-1 Polska strzeliła. No i fakt. Czy to Eden Hazard? Tak, no! Tak? Tak. Tak! 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 A tu kogo ja mam? Modricza? Nie. De Bruyne. Tak. Eden Hazard! Tak więc 2-2. A już zamknąłem trochę Modricia, bo zapomniałem, że on grał w Tottenhamie, nie? No. Ja tak miałem z Aguero. Aguero miałem sobie odrzucić, a nagle Atletico. Wielka finałowa rozgrywka. Polacy wrócili, więc ja też mogę wrócić. Tak, Polacy zrobili comeback, więc gdzie by tutaj? Może tu. Dobra, mam już wybrane. Dobra, ja też mam już pokazane, które wybrałem. No to co? Ty zaczynasz, bo przegrałeś. Czy twoja karta ma zarost? Czy moja karta ma zarost? Znaczy karta, twój piłkarz. Na zdjęciu oczywiście. No nie, co? Nie. Nie ma? Nie. Dobra, teraz ja, tak? Dobra, czy twój zawodnik... To jest ważne pytanie. Jest z Ameryki Południowej. Brazylia, Argentyna. Kolumbia. Nie jest. Dobra. Czyli pyk. Czyli Suarez, Urugwaj też. Czy twój zawodnik jest ciemnej karnacji? Nie. Czy twój zawodnik jest napastnikiem? Nie. Nie. No to teraz moje pytanie. Twoje pytanie, tak jest. Miałem dobre pytanie. Miałeś dobre pytanie, mówisz? Miałem dobre pytanie, mi wyleciało. Aha, czy twój zawodnik jest pomocnikiem? Czy mój zawodnik jest pomocnikiem? Tak. Czy twój zawodnik gra w lidze angielskiej? Tak. Tak. Czy twój zawodnik gra lub grał w lidze angielskiej? Nie. Czy twój zawodnik gra w zespole, którego koszulki, którego nominalnym kolorem koszulek podstawowych, który jest czerwony? Domowa koszulka. Dobra, teraz tylko z jakiego on jest klubu? Czyli domowy, główny kolor czerwony. Nie. Główny kolor nie. Dobrze. Czy twój zawodnik to Marco Reus? Tak. Tylko jego. To twój kto? De Bruyne? Nie. Kante? Tak. Kante. Czyli jednak. No niestety, gratuluję za to. Gratuluję bardzo serdecznie. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek ze Zgadnij Kto To. Mam nadzieję, że się wam podobał. Ja, tak jak mówiłeś, postaram się skontaktować z Jacobem, żeby z
z nim nagrać. Mam nadzieję, że się wam podobało i naprawdę, ale to naprawdę liczę na wasze sugestie, co byście tutaj zmienili, czy przede wszystkim byście coś zmienili, czy macie jakieś pomysły, zatem... Może coś też tak robić jak... Zatem mam nadzieję, że się wam podobało. Kamek, czy chciałbyś coś dodać? Wygrałem. To wystarczy. Fantastycznie. No i na kanał Kamyka też oczywiście nagraliśmy materiał, więc wpadajcie, subskrybujcie. Pa, pa. Cześć.